Bajsangur Adelbijew dla portalu Fight Sport. Dzień dobry. Witam. Bajsangur, trudne wyzwanie, gala AC 107 w szczególnych okolicznościach, powiedziałbym, w Polsce, ale też szansa na to, że ta gala się odbędzie w stosunku do tego, co widzieliśmy na terenie Rosji. Mieliście duże obawy, że ta gala się nie odbędzie? Ta gala to teraz... Tutaj, tak. Nie, szczerze mówiąc, to nie jest pierwsza gala, tak? Już w czerwcu dosyć sporo gal było zorganizowane, więc jakby ze spokojem byśmy do tego wszystkiego podchodzili. W Polsce jest to jeszcze w miarę luźne. W Rosji są duże problemy z organizowaniem z galami, ponieważ tam są obostrzenia. Niestety jest setki tysięcy chorych tam ludzi i w związku z tym to jest dosyć trudne tam organizować. Tutaj w Polsce jest całkiem nieźle i jestem dobrej myśli. Obawiacie się, że na tym ostatnim etapie wejdą obostrzenia na przykład i będziecie wtedy musieli mobilnie przenosić galę w jakiś inny rejon? Nie, i tak są dosyć ograniczone, dosyć dużymi ograniczeniami robimy tę galę, więc nie obawiam się o nic. Coś trudnego jest, jeśli chodzi o zawodników teraz, bo wczoraj sprawa z Bułgarem, tak? No, niestety, Sawowem, tak. Przykra. Jednak są obawy, że zawsze coś może się wydarzyć. Ja to widziałem akurat, widziałem co tam z grubsza, z daleka, co się stało, ale sytuacja wyglądała groźnie. Zmartwiłeś się? Wiesz co, powiem Ci tak, nie? Było dla mnie też takie nowe doświadczenie, ponieważ no, to, że tam z kontuzją i tak dalej, ja to wiem. Mój brat walczy, też miał obie kolana operowane i ja wiem, z czym to się je, ale jak do Ciebie dzwoni zawodnik i mówi, słuchaj, doznałem kontuzji, nie? I mówisz, okej, okay, tam wracaj szybko do zdrowia, jak będziesz zdrowy, to od razu Ci damy walkę, nie? Bo zazwyczaj też chcemy zawodników wspierać w takim momencie i mówię, jak jesteś gotowy, to dawaj znać i od razu Ci walkę damy. A tutaj była sytuacja taka, że to się wydarzyło dosłownie 2 metry ode mną, więc mało tego, że mi walka wypadła, tak? To jednak bardziej mi tak po ludzku była szkoda chłopaka, ponieważ on dosyć długo się przygotował, to on trzeci raz wypadł z tej walki i przyjechał do Polski się szykować. Wcześniej on mieszkał tam w Bułgarii, w jednym mieście przyjechał, pojechał do innego miasta, tam się szykował, więc sporo pracy w to włożył i na 2 tygodnie przed no doznał taką niefortunną kontuzję przykrą, no i jego mi było szkoda tak więcej, tak, niż samej walki. Zapytam Cię na koniec, Adam Pałasz, który jest tutaj wzięty, na co bardzo liczycie w tym przypadku? Liczę, że on daleko zajdzie, bo uważam, że na chwilę obecną to jest z takich... Młodych wilków? Młody nie, bo tam już ile, 30, prawie 30 lat czy 30 lat ma, no, ale, na jako, ale, na, ale jak na wagę ciężką on jest dosyć małym, z małym rekordem, rozwija się i uważam, że może daleko zajść. To co, życzę Wam udanej gali, tutaj będziemy to obserwować. Mam nadzieję, że jeszcze wybór Łodzi, bo też jest, pewnie chcieliście troszkę Warszawę odciążyć. Czemu Łódź akurat, właśnie Cię zapytam. Wiesz co, no, tam był do tego odpowiedni obiekt. Odpowiedni obiekt, no, w Warszawie niestety tor jest w remoncie, za dużo innych obiektów nie ma. Też nie ma takich, no, studio też żadnego wolnego nie było, więc tak wypadło. Blisko Warszawy, myślę, że powinno być okej. To co, dziękuję bardzo. Dziękuję również.